Moi drodzy, piękne słowa. Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie. Hasło dzisiejszego dnia pochodzi z 4 rozdziału listu do Efezjan. To takie słowa. Będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Moi drodzy, piękne słowa. Dziś w święto Wniebowstąpienia Pańskiego słyszymy słowa, które porządkują naszą rzeczywistość. I czynią to niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Od tego, czy akurat mamy pandemię, czy nie, czy jesteśmy bardziej szczęśliwi lub trochę mniej. Słowa te pasują do okoliczności świątecznych, jak i zupełnie nieświątecznych. Odwołują się do rzeczywistości niestatycznej, zmiennej, a używając biblijnej terminologii, odnoszą się do życia, które polega na tym, aby wzrastać w Chrystusie. Zauważmy, sytuacją właściwą dla chrześcijanina nie jest stan stagnacji, spoczynek, ale dążenie do przodu. Apostoł Paweł napisze: obudź się, który śpisz, rób coś, działaj. Inaczej możemy znaleźć słowa pieśni, które mówią: ku niebiosom dążmy wciąż, bośmy tylko tu w gościnie. Wiara to nie pozostanie w jednym miejscu. Stan, który możemy sobie załatwić na dłuższy czas, korzystając z dóbr, które wcześniej sobie wypracowaliśmy. To tak nie działa. Wzorzec apostolski, który dziś jest przed nami, jest bardzo prosty. Być szczerym w miłości. Czyli żyć w szczerości i w miłości. Szczerość potrzebuje miłości, miłość potrzebuje szczerości. A to wszystko po to, by nie zgubić się na drodze, to wszystko po to, aby wzrastać w Chrystusie, aby się do Niego upodabniać. Po to, aby budować się w jedności, która jest umożliwiona przez zmartwychwstałego Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Niech te słowa dziś święto Wniebowstąpienia Pańskiego będą takim dobrym podsumowaniem tego, co nam do życia potrzebne. Szczerości, miłości, jedności. Po prostu Chrystusa. Amen.